Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszego półrocza. Po pierwsze, wzrosła nam baza klientów o ponad 100 tysięcy. Po drugie, otworzyliśmy blisko 120 tysięcy rachunków. Sprzedaliśmy rekordowo 500 000 000 kredytów gotówkowych, a dodatkowo mamy 100 milionów sprzedaży funduszy inwestycyjnych. To wszystko wydarzyło się w pierwszym półroczu, także od strony sprzedażowej, biznesowej pokazaliśmy naszą skuteczność. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, efektywność, rentowność, to był bardzo dobry czas dla Banku Pocztowego. Wynik finansowy wzrósł o 2 punkty procentowe versus spadki na rynku. Mamy dwucyfrową rentowność zwrot na kapitale, 10,2, wyżej niż rynek. Obniżamy konsekwentnie cost to income o kolejne 2 punkty procentowe i to, o co Pan pyta, marża odsetkowa netto na poziomie 3,6, zdecydowanie wyżej niż na rynku. Ostatnie 5 lat to blisko 1 000 000 pozyskanych klientów. Wiemy, jak to robić, koncentrujemy się na małych miejscowościach. 30% naszej akwizycji to nieubankowieni, ludzie, którzy nie mają żadnej historii współpracy z bankiem i bliska współpraca z pocztą, wykorzystanie aktywów poczty, sieci dystrybucji, 4700 placówek własnych, nasze rozwiązanie frontendowe, centralny system klientocentryczny do obsługi i sprzedaży produktów banku. Duży, cały czas ogromny ruch klientowski, zwłaszcza w małych miejscowościach. To wszystko powoduje, że jesteśmy optymistycznie nastawieni do realizacji tego celu dodatkowego 1 000 000 klientów i umocnienia naszej pozycji w pierwszej dziesiątce banków, jeżeli chodzi o liczbę obsługiwanych klientów. Nie chcemy spekulować. Ostatnie lata to bardzo dużo zewnętrznych, negatywnych decyzji, które dotyczą całego sektora, również nas. Mocny spadek stóp procentowych, dodatkowe koszty, chociażby BFG, zmiana biznesu banka asuransowego, spadek interchange'u. Na to wszystko my odpowiedzieliśmy, pokazując cały czas wysoką rentowność. Zobaczymy, spokojnie poczekamy na ewentualne zmiany legislacyjne i będziemy podejmować decyzje. Przede wszystkim, jak pokazują wyniki po pierwszym półroczu, nasze fundamenty są bardzo mocne i silne. Ostatnie kilka lat organicznego wzrostu i perspektywa pokazują, że jesteśmy unikalnym projektem, który ma szansę rozwijać się szybciej niż rynek. I to powoduje, że jesteśmy przekonani, że debiut giełdowy jest w zasięgu ręki. Oczywiście patrzymy na to, co się dzieje na rynkach kapitałowych i oczywiście ostateczną decyzję będziemy podejmować po informacji zwrotnej od inwestorów. Natomiast nasze wyniki, nasze fundamenty, nasza strategia pokazują, że mamy szansę zainteresować tą transakcją inwestorów.